Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z reżyserem i scenarzystą Pawłem Salą z okazji światowej premiery filmu Matka Teresa od kotów na festiwalu w Karlowych Warach. Jakie uczucie towarzyszyło panu wczoraj wieczorem podczas uroczystej premiery? Zawsze jest tak, że kiedy odbywa się premiera, jest jakiś taki nastrój podniosły, uroczysty, no to powoduje pewien wzrost adrenaliny, a szczególnie kiedy to jest światowa premiera, jeszcze w dodatku na festiwalu, w konkursie głównym. No to rzeczywiście byliśmy mocno podekscytowani tym, jak film zostanie przyjęty i jak publiczność zareaguje, bo to nie jest łatwy film. Z jakimi reakcjami spotkał się pan po pokazie? Zwykle jest tak, że na festiwalach ostatni kadr znika, pojawiają się napisy i są brawa. No tutaj było dosyć dziwnie, ponieważ były brawa. Część ludzi na napisach wychodziła, ale bardzo mało. Natomiast cała reszta siedziała i czekała do końca tych napisów i dopiero kiedy wszystkie napisy zeszły, kiedy zapaliło się światło, pojawiły się następne brawa, ludzie wstali i niektórzy podchodzili do mnie, mówiąc w różnych językach, i po czesku, i po angielsku, że są pod wrażeniem i gratulowali, także było to bardzo miłe przyjęcie. Wczoraj podczas konferencji prasowej nazwał pan swój film antykryminałem. Czy było tak już na etapie pisania scenariusza? Kiedy pisałem tę historię, a pisałem ją od samego początku jakby w spak, w ogóle nie miałem zamiaru odnosić się do kina gatunkowego, czy to będzie kryminał, czy nie, bo interesowało mnie kino społeczne. Kino w jakiś sposób zaangażowane, mówiące o przemianach społecznych dziejących się tu i teraz. I dopiero później musiałem sobie jakoś to nazwać. I żeby to było dosyć wyraziste, nazwałem to antykryminałem, ale dlatego, żeby uświadomić wszystkim, jaka jest zasada tego filmu, jakie pytania stawiamy, że nie stawiamy takich pytań, jakie stawia się zwykle w kryminale, tylko stawiamy zupełnie inne. Na festiwalu towarzyszy panu ekipa filmowa, a także aktorzy. Jak wyglądał dobór aktorów do tego filmu? Czy już od początku myślał pan o pewnych postaciach? Od samego początku miałem taką filozofię obsady, żeby znaleźć świetnych aktorów, ale nieopatrzonych, niezgranych, nie kojarzących się z jakimiś postaciami z telewizji, z mediów, z gazet i tak dalej, żeby to były postaci, które jakby ja będę mógł kształtować, tworzyć z nich charaktery, ponieważ znałem zarówno Ewę Skibińską, jak i Mariusza Bonaszewskiego, wiedziałem, jaka jest ich jakość aktorstwa. Natomiast młodych aktorów, no to oczywiście były castingi. Pierwszego dnia castingu przyszedł Mateusz i przyszedł Filip i oni w parze wystąpili. Byłem zaskoczony i sobie mówię, że to jest niemożliwe, żeby pierwszego dnia castingu mieć już gotową obsadę chłopców. To był najtrudniejszy wybór. Po przetestowaniu setki kandydatów wróciłem do tej pary i powiedziałem, że to są oni. Jak film znalazł się w konkursie na festiwalu w Karlowych Warach? Nie było z naszej strony jakichś zabiegów, żeby się tutaj znaleźć. W ramach warszawskiego festiwalu filmowego były takie targi projektów filmowych. Na tych targach myśmy zaprezentowali zwiastuna i jakieś materiały prasowe, plakat i tak dalej. Był bardzo duży odzew tam gości, którzy byli potencjalnie zainteresowani. Ja myślę, że się od tego zaczęło. Kiedy możemy spodziewać się polskiej premiery i czy film trafi na inne światowe festiwale? Zaraz po powrocie z Karlowych Warów, wracamy 11, 12 już zaczyna się Lato Filmów w Warszawie i tam zaproszono nasz film
do otwarcia tego festiwalu. Także 12 w Kinie Kultura o 21 jest, można powiedzieć, taki oficjalny pokaz w Warszawie. Ta lista różnych festiwali, pokazów jest dość długa i w tej chwili to mi nawet trudno wszystkie sobie przypomnieć. Na pewno z tych najważniejszych to Era Nowe Horyzonty. Zaproszono nas do Koszalina we wrześniu. We wrześniu także 17 jest już oficjalna premiera kinowa. Później mamy być w Mannheim na festiwalu, którego główną ideą jest wyszukiwanie i promowanie wschodzących twarzy kina europejskiego czy światowego. Co chwilę dostaję jakieś takie informacje, że tu chcą nas, tam chcą. I to jest bardzo miłe. Oczywiście wszystko zależy w tej chwili od tego, jak wypadniemy tutaj.